pokazali nam znalezione tam przedmioty. Na początku tak myśleliśmy, że po prostu znajdziemy jakieś, nie wiem, części samolotu, których było tam mnóstwo. Od blachy powyginanej, poprzez wykładzinę samolotu, poprzez jakieś drobne urządzenia. Było bardzo dużo takich rzeczy poruszających, no na przykład chusteczki odświeżające, jakieś dżemy takie małe, lotnicze, no, dezodorant, no tego typu rzeczy. No i w pewnym momencie, gdy odgarniałam kolejną grudę gliny, natknęłam się na paszport. No, to... Tak, mogę pokazać. Nie potrafię sobie tego wyobrazić, żeby to w ten sposób mogło być. Jest to prowadzone cały czas śledztwo do tej pory i żeby ten teren nie był zabezpieczony, żeby tam każdy mógł sobie wejść. Słyszałem skądinąd z innego źródła, że normalnie w Polsce są organizowane wycieczki do Smoleńska celem, nie wiem, wykopalisk archeologicznych. Nie rozumiem tego, po prostu nie rozumiem, jak to jest możliwe, że jest niezabezpieczone miejsce, że te rzeczy można znaleźć, że nikt nie zadał sobie trudu, żeby to uporządkować, należycie zabezpieczyć. Paszport Rzeczpospolitej Polskiej należy do Rzeczpospolitej Polskiej. Dlaczego on tam leżał w takich warunkach? Jednak najbardziej wstrząsający i bulwersujący jest fakt, że jeszcze parę dni temu na miejscu tragedii można było znaleźć nawet ludzkie szczątki. Przyjechaliśmy następnego dnia prawie o świcie, tak żeby, no żeby tam mniej było ludzi odwiedzających to miejsce. I rozpoczęliśmy znowu poszukiwania, kolejne przedmioty, gruda po grudzie i w pewnym momencie Te grudki były sklejone, takie twarde i w pewnym momencie natknęłam się na coś miękkiego, co kolorem się trochę różniło. Wzięłam to do ręki i okazało się, że z tego czegoś, co było taką z jednej strony całością, a z drugiej strony rozchodzącą się całością, wypływa krew. Nikt z nas nie miał wątpliwości, że jest to fragment ciała ludzkiego. Był z nami ksiądz, który pomógł nam pochować to ciało. I to był ten moment, w którym zakończyliśmy poszukiwania. Nie byliśmy w stanie już kontynuować. I ja jestem przekonana, że w tej ziemi, w tym miejscu jest jeszcze mnóstwo szczątków, rzeczy, które tam być nie powinny, bo to uwłacza godności ludzkiej. Ten teren jest zupełnie niezabezpieczony, tam nie ma nikogo. Kto by pilnował po prostu tego, kto by wyzbierał te rzeczy, po prostu przekazał rodzinom. Byliśmy po prostu tym wszystkim przerażeni, załamani. To było dla nas tak wstrząsające po prostu przeżycie, że to jest trudno obrać słowa, to co widzieliśmy. Tam po prostu nadal leżą szczątki, po prostu szczątki ubrań. Znaleźliśmy rękawy ze spinką od mankietu, znaleźliśmy kawałek kości, znaleźliśmy no, niewyobrażalne rzeczy. To jest naprawdę trudne do opisania. Trudno ubrać te słowa. Wszystkie te zabezpieczone szczątki, które dotyczyły osób, które zginęły w katastrofie, trafiły do Polski. Znaleziono kawałek czaszki ludzkiej. Widać, że było to świeża kość. Właściwie każdy mógł to rozpoznać, jak i też część ciała ludzkiego ociekająca krwią. Taki może większy kawałek, ważący no, do kilograma, któryśmy pochowali. Widać było również, że to jest
ciało ludzkie. No i dzieci, które były z rodzicami, odnajdywały zęby. Nawet byliśmy świadkami takiej sceny odnalezienia zębów. Dzieci pozbierały te zęby. Ale to były dzieci tamtejsze. Czy nie ma odpowiedzialności po stronie polskiego rządu, że nie dopilnował choćby tego? Pani, to jest kwestia tego, że no, my nie jesteśmy odpowiedzialni za to postępowanie. To nie jest przecież teren Rzeczpospolitej, tylko teren Federacji Rosyjskiej. To nie jest jurysdykcja polska. Kto zabezpieczał lotnisko w Smoleńsku przed przylotem polskiego prezydenta? Nie ma takiego obyczaju, żeby polskie służby wyjeżdżały wcześniej, sprawdzały wszystkie okoliczności lądowania. Tym bardziej, że to lotnisko było według mojej wiedzy od wielu, wielu lat wykorzystywane przez delegacje polskie właśnie przy okazji uroczystości katyńskich. Czy to było obowiązkiem? Rozpoznanie lotniska i zabezpieczenie. Zabezpieczeniem lotniska, kolumną samochodową, wsparcie ochrony osobistej gwarantuje gospodarz. Gwarantuje gospodarz. Czyli Rosjanie? Tak, my jesteśmy po to na miejscu, żeby współpracować, mieliśmy współpracować z Rosjanami, chronić pana prezydenta. W tym sensie odpowiedzialność za lotnisko biorą gospodarze, a odpowiedzialność za decyzję, że korzystamy z tego lotniska, bierze załoga i szefostwo załogi. Fakt, że lądował tam też premier Rosji, mógł być uspokajający. Znaczy to do stanu technicznego płyty na przykład, że prawdopodobnie biorąc pod uwagę fakt, że premier Putin też korzysta z identycznego samolotu, też z Tu-154, więc można uznać, że przynajmniej Rosjanie byli też pewni, że to lotnisko nadaje się do lądowania takich maszyn. Za bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie odpowiadamy my i to my musimy dyktować warunki i na tej podstawie dopiero może być realizowana wizyta. No, trudno jest w tej chwili obarczać winą za bezpieczeństwo naszego prezydenta, naszego szefa sztabu generalnego, naszych ministrów, tylko i wyłącznie stronę rosyjską. Dlaczego Polska nie wystąpiła do Rosji o przejęcie śledztwa? Śledztwo w sprawie gazowej prowadzą niezależnie od siebie prokuratura polska, na myśli Wojskową Prokuraturę Okręgową w Warszawie oraz Komitet Śledczy przy Prokuraturze Federacji Rosyjskiej w Rosji. Nie ma prawnej możliwości, aby utworzyć wspólny zespół śledczy do wyjaśnienia tej katastrofy z uwagi na to, że przepisy prawa międzynarodowego, które pozwalają na powołanie zespołów śledczych, nie zostały ratyfikowane przez Federację Rosyjską. Prawo międzynarodowe publiczne widzi kwestię jurysdykcji terytorialnej w taki, a nie inny sposób. Cieszmy się, że strona rosyjska jest aż tak, bym powiedział, otwarta, jak nigdy dotąd nie była, co jest oczywiście wymuszone przez okoliczności polityczne, co do tego nie ma cienia wątpliwości, prawda? Nic za darmo w polityce nie ma. Istnieje możliwość formułowania przez stronę polską w tej sprawie właśnie katastrofy wniosków tak zwanych rekwizycyjnych do strony rosyjskiej o wykonanie konkretnych, jasno określonych czynności prawnych. Tą umowę można było zmienić tak, aby albo właśnie w tej precedensowej sprawie związanej z katastrofą z 10 kwietnia 2010 roku, aby doszło właśnie do możliwości wyłącznego prowadzenia śledztwa przez Polskę względnie na zasadzie zespołu prokuratorskiego. Natomiast wykluczono by tym samym możliwość prowadzenia dwóch odrębnych śledztw.